Ile już grasz w koszykówkę? Miesiąc, dwa, czy może dłużej? No, zaimponowała mnie ta koszykówka, więc już gram 2 lata. A czemu zdecydowałeś się na kosza, powiedz? No, coś tak zacząłem na początku kozłować i tak się zrobiło, że uwielbiam ten sport. Ale to, co tata kazał z mamą grać w koszykówkę? Nie chciałeś grać w piłę? Nie, bo piłka mnie też nie interesowała. Bardziej koszykówka. Ruch jest bardzo ważny. Od małego zachęcamy dzieci, ponieważ jeszcze mam starszego syna. Także koszykówka jest nam bardzo bliska i staramy się, żeby jednak ten wolny czas był bardziej aktywny, a nie przed telewizorem. Faktycznie niesamowita wartość. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy faktycznie koszykówka robiła się popularna przez programy Hejtu NBA i mecze, które zostały, były pokazywane, praktycznie był taki moment, że na podwórkach wiele dzieciaków w tą koszykówkę grało, ale wtedy mimo wszystko, że koszykówka była taka popularna, to nie mieliśmy tak rozwiniętej organizacji trenowania tej dyscypliny w mieście Opolu. Dzisiaj to, co udało się faktycznie zrealizować przy udziale Darka Nawaryckiego i wielu innych trenerów w Opolu, to jest rzecz, którą powinniśmy pokazywać jako wzór. Pytałem się przed momentem, ile dzieciaków tak na co dzień trenuje koszykówkę w kilku szkołach podstawowych. To już jest prawie blisko, niebawem będzie 200, tak? Więc rozwija się to w bardzo szybkim tempie, a przede wszystkim, jak możemy popatrzeć, jakość no jest taka, że faktycznie człowiek się uśmiecha szerokim uśmiechem. Trzeba tylko i wyłącznie mocno trzymać kciuki. No i oczywiście mówiłem jakby o tej piramidzie, o spodzie tej piramidy. Natomiast sam Wierzchołek, czyli Wigry, pierwsza liga, czwarte miejsce obecnie w tabeli. No świetnie, no zobaczymy, jak będzie faktycznie dalej klub się rozwijał. Natomiast na razie wszystko idzie ku temu, żebyśmy mieli również opolską drużynę w Ekstraklasie. Panie rektorze, dziś może jeszcze uczniowie i adepci koszykówki, a niebawem może też i zaplecze Politechniki, jeśli chodzi o studentów, ale także i koszykarzy na co najmniej pierwszoligowym poziomie. Wypada się tylko cieszyć, że mamy takie grono młodych koszykarzy. Ja bym dodał, że to jeszcze kibice naszej drużyny, którzy biorą z nich przykład. Fajnie, że rodzice motywują. Widać tutaj dookoła, że patrzą na nich z wielką satysfakcją. Ja ich oglądam z wielkim podziwem. Fajnie, 1-3 klasy. Ja pamiętam, po trzeciej klasie były egzaminy i szliśmy do sportowych klas. I teraz dokładnie powinniśmy zrobić to samo. Zobaczyć, który z nich jest w jakiej dyscyplinie najlepszy. Zachęcić ich do dalszej kontynuacji sportowej pasji i być może ktoś z nich, a może i kilka osób będzie dalej naszą drużynę wzbogacać. Staramy się dzieci motywować, tak? Ten telefon to jest taki już w ogóle na ostatnim miejscu, także no taki okres zimowy też jest ciężki, wiadomo, bo na podwórko nie zawsze, ale wtedy staramy się ta hala, czy nawet gdzieś ta piłka, żeby było cały czas w ruchu, tak? A czemu wybrał koszykówkę? Bo mama namawiała z tatą, czy po prostu sam? Bo dzisiaj to też jest fajne, że dziecko ma ogromne możliwości w Opolu wybrania sobie sportu, który chciałby uprawiać. Tak, koszykówka jest w naszej rodzinie od zawsze, ponieważ mąż grał w koszykówkę. Ja kiedyś grałam też w siatkówkę. No niestety siatkówka przegrała, ale uważam, że no dla chłopaków każdy sport zespołowy no jest dobry. Z roku na rok jest nas coraz więcej, z czego się bardzo cieszymy. Jest coraz więcej małych dzieci, od przedszkolaków już, od pierwszaków, przez klasy drugie, trzecie szkoły podstawowe i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Czyli rozumiem, że koszykówka trafiła w cudzysłowie pod strzechy, czyli do najmłodszych klas szkół podstawowych. Można ją uprawiać w wieku chociażby kilku lat? Tak jest, oczywiście. Rośniemy w siłę, oczywiście jak najbardziej. Im wcześniej jest to dziecko zaznajomione z dyscypliną, na początku oczywiście w najmłodszych latach w formie gier i zabaw, tym to później ma lepsze odzwierciedlenie w dalszych latach, na dalszych etapach rozwoju. Co jest takiego najfajniejszego w koszykówce? Co najbardziej lubisz robić na zajęciach? W czym się specjalizujesz? No, lubię, jak bardzo gramy mecze na treningu. No też angażuję się trochę bardzo w tych treningach. Co jest takiego najtrudniejszego w tych ćwiczeniach, które robisz? No jakby dużo trzeba mieć siły, skupienia,
no i takie różnych. Faktycznie wachlarz w Opolu tych dyscyplin, które są dostępne i można je trenować na wysokim poziomie, to jest też efekt tego, w jaki sposób w ostatnich latach rozwinęła się w ogóle w Opolu infrastruktura, jaka jest dostępność tych obiektów sportowych, ale oczywiście bez ludzi te obiekty stałyby puste, więc na pewno trzeba podkreślić ogromną pracę, jaką wkładają tutaj w rozwój różnych dyscyplin trenerzy i w ogóle jakby organizacja klubów, jak wygląda na dziś. Koszykówka, jeszcze raz powtórzę, jest chyba takim wzorem, który można jakby wskazywać, jak należy budować organizację, bo tak jak się mówi, no nie ma góry bez dołu. A ten dół dzisiaj wygląda znakomicie, więc ja patrzę w przyszłość z dużym optymizmem.